Wszystkie konie są już w maszynie. Jeszcze moment i gońtwa się rozpoczęła. Dobrze przyjęła start Moria. Moria w tej chwili na czele, teraz ruszył się mocno Hiszpan. Hiszpan, Moria, Wierzbin jest trzeci. Konie wchodzą na przeciwległą prostą. Ale stawka się rozciągnęła, mocno poprowadził Hiszpan. Moria jest druga, ale to jest strata dwóch, trzech długości. Potem Wierzbin, potem znowu odstęp i to spory. Całą grupę prowadzi Ganima. W tej grupie są oczywiście Impact i Via Verdi Cossack. Hiszpan wciąż na czele i wciąż mocno. Nie może do niego dojść Moria. Hiszpan, Moria, Wierzbin spokojnie prowadzony na miejscu trzecim. Potem niewielki odstęp i pozostałe trzy konie. Ganima, Via Verdi Cossack oraz Impact. Via Verdi Cossack galopuje w tej chwili ostatni, ale to są niewielkie straty. Konie za chwilę będą wchodziły w zakręt i wciąż na prowadzeniu Hiszpan. Hiszpan z niewielką przewagą w tej chwili nad Morią. Wierzbin teraz mocno poprawił Impact, który doszedł do Wierzbina i Morii. 900 metrów do celownika i Hiszpan wciąż utrzymuje prowadzenie. O, Hiszpan teraz znacznie odskoczył od Morii. Na trzecim miejscu jest Wierzbin, ale już za Wierzbinem Impact. W ostatniej parze galopują Via Verdi Cossack oraz Ganima. Via Verdi Cossack ruszył się w ślad za Impactem. 650 metrów do celownika. Dobrze, jeździec ciasno przy kanacie prowadzi Hiszpana, żeby nie tracić. Hiszpan pierwszy, ale już jest atakowany przez mocno idącą Morię. W ślad za nim Wierzbin, Impact i Via Verdi Cossack. Moria jeszcze jest pierwsza. Ale lekko idą Impact oraz Wierzbin. Impact ściga się z Wierzbinem, polem nadciąga Via Verdi Cossack. Impact jest pierwszy. Impact zdecydowanie pierwszy. Wierzbin walczy o miejsce drugie z wyłamującym Via Verdi Cossackiem. I za chwilę celownik. Impact wygra tą gonitwę. Wierzbin po pięknej walce drugi, trzeci Via Verdi Cossack. Dalej Moria, Ganima, Hiszpan ostatni.